Witam Cię serdecznie na kanale The Chosen Polska. Dzisiaj razem ze mną jest Katarzyna Rojewska. Witam Cię serdecznie, Kasiu. Witam Cię, Olivierze. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy porozmawiać o trudnych emocjach, o trudnych momentach czwartego sezonu serialu The Chosen. Chcemy dzisiaj porozmawiać o żałobie, o śmierci, o przeżywaniu trudnych emocji. Kasiu, jesteś doktorem nauk medycznych, specjalistą, psychologiem klinicznym, superwizorem psychologii klinicznej, specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży i pracujesz też w szpitalu. Tak, szanowni Państwo, na co dzień kieruję Centralną Pracownią Psychologii Klinicznej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. I tu, jak już Olivierze powiedziałeś, właśnie ten szpital jest taką moją domeną, ale też miejscem spotkań z osobami w żałobie. W żałobie i tej takiej realnej, doświadczanej, ponieważ tracimy kogoś bliskiego w wyniku choroby albo nagłego zdarzenia, ale też tej takiej żałoby antycypowanej. Tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo jesteś właściwą osobą, która nam przybliży trochę więcej ten temat przechodzenia przez żałobę. Żeby nas wprowadzić w ten klimat, może obejrzymy sobie ten pierwszy fragment z czwartego odcinka, czwartego sezonu, gdzie jesteśmy już w momencie, kiedy Tomasz stracił ramę. I na samym początku odcinka widzimy kondukt pogrzebowy. Myślę, że na tą chwilę ten moment wprowadza nas i myślę, że też reżyser pokazuje, ile osób, tyle różnych sposobów przeżywania, przechodzenia przez trudne doświadczenia życiowe. I oglądałaś ten odcinek, jakie on wywarł na ciebie wrażenie? Dużej wnikliwości w naturę rzeczy, powiedziałabym. Czyli takiej znajomości pewnych praw psychiki, które zostały tu bardzo pięknie zobrazowane, bo mniej więcej tak to wygląda. Ten pierwszy moment doświadczania utraty jest bardzo często związany właśnie z tym momentem szoku, ale też takiego doświadczenia pustkowia. Mamy tutaj pochód żałobników w pustkowiu, w ciszy, w zatrzymaniu jakimś. I też mam wrażenie w jakimś takim zagubieniu tak naprawdę, co się takiego dzieje w tym momencie. Więc jest to rzeczywiście oddające, jak to ma najczęściej, jaki wymiar to ma właśnie w takim przeżywaniu osoby, która traci kogoś bliskiego. Czy jest jakaś duża różnica, bo tutaj widzimy, że reżyser pokazał właśnie taką tragedię, coś co nagle się stało. Tomasz i Rama mieli wspólne plany, wspólne wizje, myśleli o małżeństwie i nagle przychodzi ten cios w ich życie. Czy
jest jakaś różnica między przeżywaniem tragedii po śmierci bliskiej osoby, jeżeli to się dzieje nagle, a jeżeli... Znaczy, drodzy Państwo, ja od razu trochę taki mit, myślę, tutaj rozbroję, że będzie bolało mniej. Utrata bliskiej osoby zawsze boli. Zawsze jest związana z cierpieniem. A nawet jeżeli ta osoba długo choruje. Natomiast rzeczywiście w takich mechanizmach psychicznych, psychologicznych, związanych z taką adaptacyjnością do utraty, ma to znaczenie. Czy jest to kwestia bardzo nagłego doświadczenia, kiedy my nie mamy w sobie jakby tej adaptacji w ogóle do tego tematu odchodzenia i tracenia bliskiej osoby rozpoczętego, niż to w przypadku, kiedy mamy osobę rzeczywiście długotrwale już chorującą, kiedy mamy informacje o pogarszającym się stanie, o ewentualnie właśnie jakimś paliatywnym kawałku, wtedy rozpoczyna się tak zwany proces antycypowanej żałoby. Co to znaczy? To jest jakby taki moment wejścia już w początek opłakiwania, wypuszczania z rąk siebie samego, kiedy żegnam się już z tym światem, bo jestem świadomy też tego momentu, w którym jestem, ale też rodziny, która też może różne rzeczy uporządkować. Dlatego, że moment żałoby, drodzy Państwo, i utraty bardzo często wiąże się z uczuciem winy. Nie zawsze realnej, prawdziwej, ale takiego poczucia winy, czy coś mogliśmy zrobić, albo czy wszystkie rzeczy zostały załatwione. Kiedy my możemy być w takim procesie już tej antycypowanej żałoby, przygotowywać się, możemy też podomykać różne historie z naszej relacji. Mhm. Czym dla Ciebie jest żałoba? Czy to jest jakiś droga, jakiś proces z Twojej perspektywy? Jest to na pewno proces osadzony w czasie. I ten czas ma tutaj znaczenie. On jest miernikiem tego, czy to jest naturalny proces żegnania i przeżywania bólu. Czyli jeżeli on trwa w jakimś czasookresie na to przewidzianym, tu nie ma jednych ram, aczkolwiek nie może być żałoby dobrej, zdrowej, naturalnej, która trwa całe życie. Drodzy Państwo, to jest żałoba, która jest już pewnym zjawiskiem psychopatologicznym. A więc żałoba jako proces osadzony w czasie i proces mierzenia się z bólem i cierpieniem, ale jednocześnie proces budowania nowej tożsamości siebie bez tej drugiej osoby. Więc wymaga to przestrojenia różnych rzeczy w nas, w koncepcji siebie, świata, naszych dotychczasowych ról życiowych, plus oczywiście doświadczenie i przeżycie tego bólu, bo wszystkie badania jednoznacznie pokazują, że unikanie bólu w procesie żałoby tylko tą żałobę wikła, nie pozwala jej domknąć. Więc jest to konieczny aspekt spotkania się z bólem, przeżycia tego bólu, doświadczenia go, dopuszczenia go do siebie. Mhm. Czy są jakieś etapy w tym przechodzeniu żałoby? Czy, bo wiadomo, każdy inaczej odbiera to do siebie. Ale czy są jakieś takie wyznaczone etapy przechodzenia w tym procesie? Mm-hmm. Dziękuję Ci, że powiedziałeś właśnie, że każdy z nas przechodzi to inaczej. I myślę, że to też, żebyśmy też to przyjęli jako coś bardzo uwalniającego, bo tak naprawdę każdy z nas ma taką swoją indywidualną ścieżkę mierzenia się z bólem i cierpieniem i nie możemy nikogo w żadne ramy próbować wpasowywać. Natomiast żałoba jako pewne naturalne zjawisko, który musi dojść do pewnego rodzaju adaptacji, ma pewne momenty, które powiedzielibyśmy spotykamy u większości osób, które przechodzą ją w sposób taki adekwatny. Czyli jest ten pierwszy moment, który jest momentem
szoku, jak w każdym kryzysie. Czyli taki moment, gdzie całe nasze jestestwo jest zaangażowane w opracowywanie informacji o utracie, ale nie jesteśmy w stanie jeszcze w pełni tego zrobić. Więc mamy chaos, mamy dezorientację, mamy niedowierzanie, takie trochę poczucie odrealnienia, czy to nam się dzieje naprawdę, czy to jest tylko jakiś zły sen. Mamy bardzo dużo też takiego alarmu w ciele, dlatego bardzo dużo objawów z ciała w tym pierwszym etapie żałoby się wydarza, dlatego że pobudzany jest wtedy nasz układ autonomiczny, który jest odpowiedzialny za nasze reakcje związane ze stresem, a on, drodzy Państwo, unerwia różne nasze narządy i układy. Stąd może być też atak paniki, trudności z oddychaniem, może być kłopot z doświadczeniem ze strony układu krążenia, serca, układu pokarmowego, dużo różnych objawów w ciele. Co jest ważne, to jest też taki czas trochę zawężonej świadomości, czyli w tym szoku, w chaosie, dezorientacji, my możemy trochę działać w takiej dysocjacji, jakby w półjawie, w półśnie, nie reagować na niektóre osoby, nie reagować na niektóre bodźce, ale na niektóre reagować w sposób przesadzony, być trochę z boku, trochę jakby wyłączonym, albo być w gwałtownych reakcjach. Więc musimy mieć jakby pewnego rodzaju taką tolerancję na różne zachowania osoby w tej pierwszej fazie, ponieważ ona samą siebie może zaskoczyć swoimi reakcjami, które się wydarzają. Widzimy to też właśnie w zachowaniu Tomasza, który na początku robi wielkie oczy, próbuje zatamować krew, a za chwilę rzuca się na Jezusa, ty ją napraw, ty napraw tą sytuację, tak? Więc zupełnie niepodobne do niego, takiej osoby, która jest racjonalna, która ma na wszystko jakieś wytłumaczenie. Dokładnie tak. Nagle zaczyna, czyli co mówisz, że tutaj ciało, tak? Te reakcje? Bardzo, tak. Na początku ciało. I to jest zwykle, drodzy Państwo, taki czas najczęściej, bo już powiedzieliśmy, że to może być różnie u różnych osób, najczęściej do momentu żałoby, który wydarza się gdzieś do okresu tygodnia, czasu od tego wydarzenia. Potem mamy taki etap i on najczęściej splata się w tym momencie pogrzebu, czyli takiego w pełni uzmysłowienia sobie tej straty. Czyli jak na początku byłam w chaosie, byłam zdezorientowana, nie wiedziałam, czy to prawda, czy sen, dużo rzeczy mi się dzieje w ciele. Potem bardziej już do mnie to dociera. Jestem coraz bardziej świadomy tego, że to jednak jest prawda. To jednak się wydarzyło i spotykam się z całym bezmiarem bardzo silnych emocji. I często pogrzeb jest właśnie takim urealnieniem sobie tego, że to się naprawdę wydarzyło. Naprawdę ta osoba odeszła. To jest też wtedy taki czas płaczu, smutku, ale też nadwrażliwości. Czyli, że różne bodźce mogą przesilać, że nie bardzo chcemy dużej obecności ludzi wokół siebie. Możemy mieć kłopoty ze snem, możemy mieć napady, takie napady smutku, rozpaczy, płaczu, dużo, mocno, intensywnie przeżywamy. Jak długo może potrwać ten drugi etap? I to jest taki etap, który zaczyna się w zasadzie najczęściej tym momentem pogrzebu i potem może trwać do kilku tygodni. Tak? U niektórych kilka tygodni, u niektórych kilka miesięcy. I potem kolejny etap, który nazywamy w psychologii etapem chronienia siebie. Tu jest taki stan po tej gwałtowności emocji przy uświadomieniu sobie straty. To chronienie siebie to jest taki moment po kilku miesiącach od pogrzebu, kiedy wycofujemy się jakby z życia, robimy krok w tył. To jest czas, kiedy
jakby jesteśmy wyczerpani tą intensywnością emocji, które się wydarzały wcześniej, a więc wchodzimy w pewnego rodzaju zachowania, takie powiedziałabym, bliskie depresyjności. Jesteśmy męczliwi, często dużo śpimy, często unikamy kontaktów społecznych, nie chcemy się spotykać, nie chcemy, żeby ktoś nam towarzyszył, chcemy być sami. Bardzo często to jest taki czas intensywnych wspomnień osoby bliskiej. Jawi ona nam się w śnie, każda rzecz, którą gdzieś w domu jeszcze rozpoznajemy, dotykamy, budzi te silne emocje. To jest też, drodzy Państwo, czas, gdzie nasze ciało też reaguje. To jest czas obniżonej odporności. Bardzo często, zresztą badania pokazują, że spada ilość limfocytów w trakcie żałoby, czyli my możemy wtedy również nie domagać tak zdrowotnie, już nie w takich objawach alarmowych, tych takich ostrych, alarmowych, stresowych objawach, ale właśnie możemy chorować na różnego rodzaju infekcje, nie domagać, źle się czuć też w naszym ciele. Więc czas wycofania, czas zapadnięcia się w siebie i też czas bardzo dużej samotności. A jak w tym w momencie osoba przechodząca przez żałobę może zadbać o siebie? Nie. Mm-hmm. Czy są jakieś takie kroki, które może zrobić, żeby odnaleźć się, mm-hmm. nie popaść w jeszcze gorszy stan? Mm-hmm. Kolejnym etapem po etapie chronienia siebie jest właśnie etap powracania, powiedzielibyśmy, do życia. Co to znaczy? I to jest trochę taki kierunek dla osób w żałobie. Czyli my zmierzamy w tą stronę, żeby zacząć budować nową tożsamość, czyli zobaczyć, że bardzo ważna część mojego życia, moich ról życiowych, no jest do wypuszczenia z rąk, ale że tam nie jest pusto, że są też inne role życiowe, że może już nie jestem żoną, ale jestem mamą, może już nie jestem córką, ale jestem żoną, czyli że są inni bliscy wokół mnie, że zostały mi jakieś role życiowe bardzo ważne, bardzo istotne. Kolejny kierunek, kolejny cel, ponoszę odpowiedzialność za swoje szczęście. Czyli uczę się tego, że to ja odpowiadam za to, jaki rodzaj doświadczeń będę mieć w dniu codziennym. Czy będę tkwić w tym zapadnięciu się w siebie, czy zacznę podejmować aktywne działania w świecie, w interakcjach z innymi ludźmi. I to, drodzy Państwo, nie może być coś wymuszonego, coś narzuconego z zewnątrz. To jest ten kolejny etap przechodzenia żałoby, kiedy właśnie przesuwamy się w stronę żywych, jakby wypuszczając z rąk tych, którzy odeszli. Tak? I to jest takie bardzo prozdrowotne doświadczenie, które jakby umożliwia nam wejście już w ten ostatni etap domykania żałoby, czyli tą odnowę. Natomiast na tym etapie jest dużo tych pytań związanych z sensem, z poszukiwaniem znaczenia tego, co się wydarzyło. To poszukiwanie sensu, drodzy Państwo, jest też takie dla nas bardzo charakterystyczne jako ludzi, bo jak mamy coś zrozumiałego, usensownionego, czyli to jest to słynne pytanie dlaczego, to daje nam to większe poczucie wpływu. Bo jak rozumiem, wiem, dlaczego się pewne rzeczy wydarzyły, to jakoś mam poczucie w tym uporządkowaniu wiedzy większego wpływania. Znaczy to, co jest bardzo trudne w żałobie, to też spotykanie się z taką swoją ludzką ograniczonością, że są rzeczy, na które nie będziemy mieli, drodzy Państwo, wpływu, do których będziemy się po prostu musieli adaptować, do których będziemy musieli się uczyć jakby na nowo żyć, na nowo funkcjonować. Znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. I właśnie dobrze, że poruszyłaś tą kwestię tego słowa dlaczego, bo
Wielu z nas spotyka się albo osobiście z tragedią, albo doświadcza, co częściej się zdarza, doświadcza osób wokół nas, które cierpią. Mhm. I jak wtedy być z taką osobą? Może zacznijmy najpierw od tego, co nie mówić, albo jakichś słów nie używać, żeby ten stan nie pogorszyć, czy nie rozdrażniać, bo nie chcemy takiej sytuacji, że ktoś, kto przeżywa tragedię, odsuwa się od nas, no bo nie widzi w nas partnera, mm-hmm. czy kogoś, czy wsparcie. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest też bardzo często te słowa, ta adekwatność słów, to jest taka najczęstsza przyczyna, dlaczego my unikamy osób w żałobie. Bo często jest to związane z tą obawą, że nie wiem, co powiedzieć. Mm-hmm. Że nie wiem, jak zareagować. A może ja pogorszę tylko stan tej osoby, co powoduje, że trzymamy się w pewnym dystansie. Ja, drodzy Państwo, kiedy prowadzę pracę terapeutyczną z rodzicami dzieci, które zmarły, to często spotykam się z takim stwierdzeniem, że to, co było dla nich najbardziej dotkliwe po śmierci dziecka, że stali się zupełnie przeźroczyści dla otoczenia. Dlatego, że otoczenie zaczęło ich unikać, bojąc się swojej nieadekwatności, co potęgowało olbrzymie poczucie samotności. To, co jest bardzo istotne, to tak naprawdę nie słowa, drodzy Państwo. I nie musicie ich szukać. Nie musicie ich próbować znajdywać w jakiejś adekwatności. Liczy się obecność. I też pięknie to jest pokazane w filmie. Właśnie, chciałem się do tego odnieść, że Piotr rozmawia z Jezusem i mówi, Jezus mówi do niego, dobrze wiesz, na czym polega żałoba, co może człowiek zrobić, kiedy inny cierpi. I Jezus odpowiada, Tomasz nie potrzebuje teraz skały, tylko potrzebuje oparcia, żeby iść dalej. To dotyka wszystkich ludzi. Może w ogóle nic nie mów, tak? Tylko doświadczyłeś straty, więc bardziej mu się przydasz, jeżeli z nim posiedzisz. Tak, drodzy Państwo, troska, zainteresowanie, wasza obecność, to jest tylko tyle albo aż tyle. W Księdze Hioba też jest taki werset, kiedy Hiob tak wiele traci i przychodzą jego przyjaciele. I pięknie to jest opisane tak naprawdę, że to, co mogą dać, to właśnie swoja obecność. Oni siedzą z nim razem na ziemi przez 7 dni i 7 nocy i nie mówią ani słowa, dlatego że jego ból był tak wielki. Czyli ten bezmiar bólu, wobec którego nie ma słów, ale może być obecność. I ta obecność może być naprawdę czynnikiem leczącym, czynnikiem wkotwiczającym i urealniającym nas w tym cierpieniu, bo tak jak mówiłam, ten pierwszy etap chaosu, takiej dysocjacji, zagubienia i czasem ta czyjaś obecność, ta dłoń, którą złapiemy, jest taką kotwicą w ciele tu na ziemi. Jest to coś, co jest wystarczające, żeby powiedziałabym, podnieść się z tej pozycji leżącej, chociaż na moment, bo my wielokrotnie w procesie żałoby jesteśmy w tej pozycji leżącej, trochę podnoszącej się, na chwilę z powrotem leżącej, więc to nie jest tylko tak, że to jest taki progres cały czas w jedną stronę, że my się już tak krok po kroku podnosimy, to bardzo często jest właśnie w takiej jednak sinusoidzie, że jest moment poprawy chwilowej w samopoczuciu i z powrotem mamy opadanie i wznoszenie i opadanie. Stała obecność, zainteresowanie, troska, bycie czasem bez słów. Które może się objawiać w takich prostych czynnościach, typu czy przynieść zupy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest jeszcze taki wątek związany z poczuciem winy w żałobie, gdzie on bardzo często jest irracjonalny u bliskich. Właśnie to pytanie, czy coś mogłam zrobić, czy mogłam wcześniej zareagować, czy moje relacje,
na końcu były takie, jak powinny być. I to poczucie winy bywa takie bardzo irracjonalne. Ono często dotyczy nas, ale też często bywa lokowane w otoczeniu. W lekarzach, w tych, którzy mieli być na czas pomóc, nie pomogli. W Panu Bogu. Mm-hmm. W różnych osobach. Ważne jest, żeby nie wejść w takie przekonywanie i dyskurs z tą osobą na zasadzie, że nie masz racji, niesłusznie, to nie jest, dlatego że tak naprawdę to nie jest coś, co się tak racjonalnie da komuś przetłumaczyć. To jest tak naprawdę manifestacja bólu i tego zagubienia w całej historii. Jedyne, co możemy robić, to możemy powtarzać i wzmacniać w tym, że wszystko, co mogłeś zrobić, zrobiłeś, czy złorobiłaś, to twoje bycie, to twoje żegnanie, albo to twoje dobre chwile z tą osobą, one są wartością. Wszystko, co mogłeś, to zrobiłeś. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast tak naprawdę to jest ta, powiedziałabym, taka uważność i wyczulenie, żeby nie wejść w to takie intelektualizowanie, tak? Czyli szukanie argumentów i przekonywanie. Bo to nie z argumentów, tylko z emocji tak naprawdę. Okej. Czyli nawet nie tyle szukanie jakiejś, dociekanie przyczyn, dlaczego, bo zazwyczaj szukamy jakiejś racjonalizacji, jakiegoś powodu, wyjaśnienia w tym wszystkim, ale raczej przyjmowanie po prostu tych pytań, że one są, one muszą się pojawić. One muszą wybrzmieć, ktoś musi móc je wypowiedzieć, wysłowić, a niekoniecznie próba odpowiadania na nie. Czasem można powiedzieć, że nie ma odpowiedzi, że ja sama nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Jedynie co mogę ufać i też jest, co mogę robić, to mogę ufać mojemu Bogu, który chodzi po wodzie. To też jest z filmu taka piękna fraza. Drugą taką piękną frazą jest to, że przejdziemy przez to razem. To mówi Chrystus. Tak. Prawda? To mówi Jezus, kiedy spotykają się z Ojcem Ramy. Nie wiemy, jak się podzieje w tej interakcji. On mówi, przejdziemy przez to razem. I myślę, że to właśnie ta wspólnota, ta obecność, ta dostępność, to przechodzenie razem, ale też wskazywanie Pana Boga, który jest w tej sytuacji, jest razem ze mną. Tak, to jest bardzo ważne, taka wspólnotowość i poczucie, że nie jestem sam, mimo że odczuwam emocje, że jestem sam, że jestem zostawiony, że mam wiele pytań i nikt mi nie może na nie odpowiedzieć. Tutaj to, co uczniowie też rozmawiając ze sobą, robią to cytowanie fragmentu psalmu. Jak obecność wiary, obecność Boga, czy tam świadomość Boga pomaga przechodzić przez ten trudny okres? Ja myślę, że jest kluczowa. Bo tak naprawdę, kiedy myślimy o tym, że tutaj na ziemi to jest tylko czasowa podróż, a nasze docelowe miejsce jest zupełnie gdzie indziej, to możemy sobie to porządkować, że nasi bliscy są nam dani tylko na jakiś czas. Więc korzystajmy z tego czasu najlepiej, jak potrafimy tutaj na ziemi, bo on jest właśnie, to jest czas, to jest okres, to jest jakiś moment, ale to nie jest docelowe miejsce. Nasze ciała są kruche, nasze ciała są słabe, nasz duch może być inny. I ten duch będzie w innej rzeczywistości po naszej śmierci. A więc wiara i przekonanie o docelowym miejscu naszego życia wiecznego, naszej wędrówki tutaj na ziemi, myślę, że jest kojące. Dla mnie jest kojące. Dla mnie jest kojące. I dla mnie było dużą pomocą w takim wewnętrznym porządkowaniu sobie tej kwestii cierpienia, takiego niezawinionego. Ja pracuję też z dziećmi, które umierają. I żeby móc wspomagać, ja też musiałam w sobie pewne rzeczy uporządkować i też nauczyć się w ten sposób myśleć.
To nie jest nasze docelowe miejsce. Nie mamy nieograniczonej ilości czasu. Mamy ograniczony czas, a więc korzystajmy z niego jak najlepiej potrafimy. Pięknie, pięknie to powiedziałaś, bo ważne jest tym wszystkim niezrozumienie cierpienia, bo cierpienie może być, tak jak wspomniałaś, zawinione, niezawinione. Częściej na nas coś spada takiego od życia, na co nie jesteśmy przygotowani. Natomiast taka chyba ulga przychodzi w tej świadomości, że jesteśmy gdzieś dalej, że śmierć nie jest tylko tym końcem, ale tak, tym przejściem do czegoś nowego. Tak, tak, to prawda. Jeszcze chcę powiedzieć, że dla mnie cierpienie jest też takim wymiarem mojego człowieczeństwa, naszego człowieczeństwa. Tak naprawdę jest też bardzo mocno związane ze zdolnością kochania. Nie jestem w stanie kochać i nie cierpieć. Bo tylko wtedy, kiedy kocham, tak naprawdę będę przeżywał stratę, przeżywała stratę. I będzie to się wiązało z cierpieniem. A więc brak cierpienia oznacza brak zdolności kochania. Prawda. Jest to ze sobą absolutnie powiązane i jakoś wpisane w to nasze człowieczeństwo, w tą naszą zdolność do miłości, do wiązania się, do bliskości. Jak najbardziej. Jaka jest, powiedz mi, rola dotyku w przeżywaniu żałoby? Jak druga, czy są jakieś może badania na ten temat, że ktoś, kto trzyma się drugiej osoby, choćby za rękę, jest mu łatwiej przez to przejść? Tak. W ogóle rola dotyku w takiej pomocy psychologicznej jest spora. I ten element takiego wspierania, pomoc psychologiczna, drodzy Państwo, to nie jest coś zarezerwowane tylko dla psychologów. Tak naprawdę pomocy psychologicznej mogą też udzielać bliscy. Wsparcia psychicznego mogą też udzielać bliscy. To jest pewien, że tak powiem, stan czy gotowość do zajmowania się drugą osobą w celu przyniesienia jej ulgi w jakimś doświadczeniu. Kontakt fizyczny jest takim kontaktem, powiedziałabym, z naszych pierwotnych doświadczeń. Nasze pierwotne doświadczenia są takie, że kiedy coś złego nam się działo, to kojący dotyk matki czy ojca był jakby antidotum na lęk, na doświadczanie jakiegoś dyskomfortu. A więc my jesteśmy istotami też nie tylko emocjonalnymi, ale też sensualnymi, fizycznymi. I te pierwotne doświadczenia, one nie zanikają. One gdzieś tam w nas są. Dlatego dotyk, oczywiście dotyk, na który jest gotowa ta osoba, bo pamiętajmy, tam są takie momenty nadwrażliwości, potrzeby wycofania. To my musimy też jakby dobrze się temu przyjrzeć, tak? Czy to jest tak, że mamy postawę czyjąś usztywnioną i ona nie pozwala w żaden sposób nawet się do siebie przybliżyć, to szanujmy to. Ale jest też tak, że my wysuwamy tylko swoją dłoń, przybliżamy się i jest tak jak w tej scenie, po prostu chwyt jest tak. To jakby zwrócenie się w te pierwotne doświadczenia kojenia poprzez dotyk bliskiej osoby. A więc może być dotyk kojący, może być dotyk jakby elementem pokazującym jestem, nie jesteś sam. Czyli takim antidotum na samotność. Może być kotwicą w realności, kiedy osuwam się w cierpieniu, kiedy to jest tak nierealne doświadczenie, że tracę tą osobę, że potrzebuję czegoś, czego się uchwycę, jak tej liny ratunkowej, co mnie wkotwiczy w rzeczywistość. Czy ten realny, fizyczny człowiek, który jest obok, może mnie z tego stanu takiej trochę derealizacji zatrzymać, wyciągnąć. A więc bardzo wiele treści, gdzie nie trzeba właśnie tej mentalnej części tego poszukiwania słów uruchamiać. Tak?
Słowa są na dalszym etapie żałoby. Czyli dotyk bardziej na pierwszym, na tych wstępnych etapach żałoby, a słowa na dalszych, kiedy rozpoczyna się to zdrowienie i rozpoczyna się też taki moment, zdrowienie może nawet źle powiedziałam, jakby adaptowanie, tak? Bo żałoba to nie stan choroby. To coś naturalnego, coś normalnego. Czyli bardziej takie adaptowanie się do tych doświadczeń, a więc słowa w tym późniejszym etapie, kiedy jest to poszukiwanie sensu. Też tam widzimy w jednej scenie, Piotr znowu rozmawia z Tomaszem i się pyta, jak się wysypia, jak wygląda jego modlitwy. Zauważa też pewne dobre czynniki, typu, że wraca mu apetyt i tak dalej. Tak. Więc tutaj taka interesowność, zainteresowanie się tą drugą osobą w tym późniejszym etapie, kiedy... Ale też bardzo ładnie jest to pokazane, czyli to takie przesuwanie się ze świata zmarłych w stronę świata żywych, czyli z takiego oddzielenia się, bycia tylko w myślach, wspomnieniach, w tym bólu, w stronę też takich codziennych czynności i aktywności, bo ten ostatni etap żałoby, czyli ta odnowa, to ma być powrót do rzeczywistości, do codzienności, do naszych zadań, do naszego funkcjonowania w grupach, do naszych relacji, do wchodzenia też w takie naturalne interakcje, które się będą wiązały z pozytywnymi emocjami. Tak? Czyli to jest ten moment odnowy, czyli wracamy do codzienności. Czyli jak najbardziej będzie się zmieniało ciało, będą się zmieniały emocje, będzie się zmieniał stosunek do świata. I też my, towarzyszący tej osobie, powinniśmy umieć się do tego dostrajać. Myślą przewodnią na każdym etapie żałoby jest obecność, troska i zainteresowanie. Czyli w tym momencie możemy proponować, zadbać o dobrostan, o jakieś rzeczy, które przynoszą pozytywne energię, siłę czy dobre samopoczucie. I słuchać. Drodzy Państwo, dlatego że na tych etapach takich wcześniejszych żałoby osoba, która doświadcza straty, ma często bardzo dużą potrzebę mówienia o zmarłym. Wracania do wspomnień, opowiadania historii. Czasem to jest taki moment wielokrotnego wracania do chwili śmierci, jeżeli było się przy tym odchodzeniu. I to też jest potrzebne. Czyli to nasze słuchanie, gotowość do towarzyszenia pomaga tej osobie regulować emocje, bo to jest nic innego jak porządkowanie. To wielokrotne opowiadanie jest porządkowaniem. Wracając do serialu, widzimy tutaj Jezusa, który cierpi, który wielokrotnie cierpi różne rzeczy, czy brak zrozumienia, czy obelgę Kafniego, który wprost nazywa go szarlatanem i ma względem niego bardzo, bardzo silną reakcję. Możemy znaleźć też taki komfort w tym, że Chrystus nas rozumie w cierpieniu, że On nie zabiera od nas cierpienia i bólu, ale jest razem z nami w tym procesie przechodzenia. Że śmierć nie jest karą, bo czasem to jest tak, jakbyśmy doświadczyli ukarania nas za coś. Śmierć jest częścią wędrówki tutaj na ziemi, ale zmierzamy w jedną stronę, zmierzamy w miejsce, gdzie nie będzie śmierci. Dlatego Jezus też mówi w jednym z urywków, że na razie wszyscy tutaj doświadczamy i będziemy doświadczać bólu i straty. Na razie, bo zmierzamy w miejsce, do miejsca, gdzie w Jego obecności już tego doświadczać nie będziemy. Ale właśnie przejdziemy przez to razem. Przejdziemy przez to razem. Bóg chce z nami przechodzić razem, wspólnie, być z nami w tym trudnym doświadczeniu. Prowadzić nas na tym pustkowiu. Tak? To też jest taka, myślę, ważna scena, gdzie Jezus idzie jako pierwszy. On prowadzi. On wyznacza kierunek tego konduktu
żałobnego. I nie daje takich jasnych odpowiedzi, ale, ale widać i czuć jego obecność na tym etapie. Myślę, że to jest takie piękne podsumowanie tego tak. odcinka i tej całej serii, gdzie mamy no, sporo tych strat. Mamy 3 śmierci i tylko jedno zmartwychwstanie. I no myślę, że kolejne sezony, wiadomo, 5 sezon, już jesteśmy coraz bliżej tej kulminacji. Też się nam przyda sporo chusteczek, ale reżyser daje nam taką ulgę, że w tych trudnych momentach są też takie momenty takiego rozluźnienia, nawet śmiechu i ta dynamika pozwala nam jakoś przetrwać przez oglądanie serialu i myślę, że tak pozostanie też do końca, mimo że znamy historię Ewangelii. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję pięknie za to, że byłaś razem z nami, że opowiedziałaś o swoim doświadczeniu, ale też dałaś takie konkretne, praktyczne wskazówki tego, jak być z osobą i jak też przeżywać tą stratę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne i za to Ci pięknie dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz podkreślam, że mamy tą nadzieję, że bez względu na to, czego będziemy w życiu doświadczali, nie będziemy w tym sami, przejdziemy to razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy pięknie za Wasz czas, za oglądanie do końca i do kolejnego zobaczenia.